Siemanko ludzie, witajcie w Demon's Souls. Już chciałem powiedzieć Dark Souls, bo trochę chodzi mi po głowie ostatnio. A mianowicie, tak sobie zerknąłem do statystyk mojego kanału na YouTube i okazuje się, że największym zainteresowaniem właściwie spośród filmów, które publikowałem... Ej! O kurde, ja się nie spodziewałem, że takie coś tu się wydarzy. Ja sobie gaworzę tutaj, aby mnie szczury zgrillowały... Właściwie zgrillowały mnie już dosyć konkretnie. A, tu jeszcze jest pies, no to już w ogóle super klawo. Okej, wracamy do tarczy i trawkę trzeba podeżrzeć. Okej, myślałem, że to uda mi się tutaj jakoś spokojnie ogarnąć. Na szczęście pies się zawiesił, nie? On nie ogarnia tej kuwety raczej. Dobra, elegancko wykorzystany oczywiście klasyczny błąd. Ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia robiąc takie rzeczy w Soulsach, ponieważ gra również lubi nas w ten sposób pokarać. Wydawałoby się, że wróg nie powinien nas trafić na przykład przez ścianę, a robi to. W związku z tym bez żadnych skrupułów mogę tak robić. Uda się zdobyć ten skarb teraz? Okej, odłamek smoczego kamienia. Fajnie. Powracając do tematu Soulsów, Dark Soulsów właściwie. Co tam mamy napisane? Uwaga, dalej jest wrogowie. No właśnie mówiłem, że dziwnie to brzmi, nie? Powinno być są wrogowie. Nie wiem, może się nie dało tak tego przetłumaczyć, bo jednak oryginał to w ogóle japoński pewnie jest, nie? A jeszcze tłumaczyli to, jak sądzę, z angielskiego, więc... A wiadomo, te wiadomości składają się z segmentów, aczkolwiek... W Dark Souls nie ma takiej sytuacji, żeby... Wiadomości brzmiały tak dziwnie, więc... Ej, a co tu jest? A, tam jest skarb jakiś. A nie, to jest dalsza droga. Chyba tak? Tak, tam jest dalsza droga, więc najpierw zobaczmy, czy tu czegoś nie ma. Zauważyłem na moim kanale, w każdym razie już w ogóle milion dygresji po drodze się pojawiło, naprawdę. Że dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy odcinek Piromantki. Zagrajmy w Dark Souls 3 Piromantką. I zastanawiam się, to jeszcze nagrywałem wcześniej na PS4, dawno temu, nie wiem, ponad pół roku chyba minęło. Trawa półksiężyca, zużyłem ostatnio jakąś, więc spoko. I myślę, czy w takiej sytuacji, bo... To mi daje do zrozumienia, że... Znaczy mogą być różne powody, nie? Bo nie pytałem ludzi, dlaczego akurat to oglądają. Ej, myślałem, że go to zachwieje, ale nic z tych rzeczy. Bo powody mogą być różne, nie? Może po prostu jest zapotrzebowanie na... Powiedzmy popyt, tak? Na... zagranie w Dark Souls 3 piromantką. Może nawet to jakieś takie kwestie tutorialowe tu wchodzą w grę, że ludzie po prostu chcieliby zobaczyć, jak się gra piromantą czy piromantką, tak? Już to bez różnicy. Ja akurat po prostu miałem kobietę stworzoną na tym save'ie. I jeżeli tak by było, no to warto nagrać takie coś dla ludzi. Może po prostu ludzie mają ochotę pooglądać. Nie wiem, czy na polskim YouTubie ktoś grał piromantą tak całą gierkę od początku. Odłamków sporo. Ale może też tak być po prostu, że miniaturka z laską, nie? W sensie z kobietą po prostu, bo tam gram kobietą i na tej miniaturce jest jakby zbliżenie na jej twarz. Może to powoduje, że po prostu ta miniaturka się najlepiej klika, nie? I w takiej sytuacji może wcale nie chodzi o oglądanie serii piromantką.
przełączyliśmy coś z tymi kołami młyńskimi, woda wylała się w miejsce, które wam pokazywałem w poprzednim odcinku, czyli że lawa zgasła i dzięki temu będziemy mogli przejść dalej. A sobie wrócimy tędy, bo to jest o dziwo najkrótsza droga, mimo że to nas cofa do, no może nie początku lokacji, ale do wcześniejszego jakiegoś tam fragmentu. Chyba tędy muszę iść. No i kończąc myśl o Dark Souls. Ja przechodziłem je wiele razy, już to fakt. O właśnie, tędy musimy iść. Tu była lawa. Niemniej... W sumie chętnie pogram na PS5, bo grałem na PS4 Slim i tamto Dark Souls wyglądało tak wątpliwie. Pierścień odporności na truciznę. W tej lokacji to się nie przyda, ale później nam się to przyda w innych lokacjach, więc bardzo spoko. Trawa półksiężyca i te, tak naprawdę te lokacje, gdzie jest trucizna, mnie najbardziej martwią. Nie chciałbym... Oj. Nie chciałbym jakoś bardzo z Demon's Souls wybiegać do przodu, ponieważ nie znam do końca tej gry i myślę, że możecie jakieś porady mi zapodać po prostu, nie? Sam nie jestem jeszcze przekonany co do mojego buildu. Niby chciałem grać w zbroję, ale widzicie, cały czas biegam na gołą klatę, żeby mieć poniżej 50% obciążenia i raczej inwestuję w różnorodne bronie, nie? Także taka póki co ta postać jest wszechstronna dosyć. A jak to pójdzie dalej, nie wiem. A więc nie chciałbym wybiegać. Są też sekrety jakieś, których nie znam na bank, więc możecie mi pisać o tym w komentarzach, do czego zachęcam swoją drogą. I no wiadomo, jeżeli wam się podoba filmik, to zostawienie lajka jest bardzo miłą opcją. Możecie również zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Mamy ministra. I wybuchające beczki oczywiście, nie? Więc najpierw pozwolę mu te beczki rozwalić. Okej, tu jeszcze jakieś są, ale to może ja je rozwalę. Gdybyśmy my mieli ognistą broń albo czar, to też byśmy detonowali te beczki, nie? No walnij w te beczki, kolego, walnij. A, nie walniesz w nim. Przynajmniej nie póki co. Jeszcze jedna beczka została. Tu bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystywanie właśnie tych podpór, kolumn drewnianych do blokowania jego czarów. I właściwie takie coś już było na Falandze i też będzie na jeszcze jednym bossie, że właśnie wykorzystywanie zasłon. A skoro... Skoro i tak nie chcę wybiegać za bardzo z Demon's Souls, nagrywam sobie tak po jednym odcinku do przodu, mniej więcej. Oj, no i to już było greedy ewidentnie. Greedy na maksa. Ała, to nie było greedy, to był po prostu błąd. Dobra, najpierw się wystrzel z tego i teraz cię dodziabniemy. Koniec. Nie mogę po prostu tej myśli dokończyć przez tego tutaj ministra. Więc kończę tę myśl i przebijamy przez Foga. Bossa chyba tam jeszcze nie ma, ale będzie w tym odcinku. Skoro i tak chcę tutaj dwa maksymalnie odcinki nagrywać naraz, to może znajdę czas na to, żeby piromantką pograć dalej i to zrobimy. Koniec historyjki. Dawać mnie znajdźkę. Kamień efemerycznych oczu. I chyba jeszcze wężoocy będą tutaj, więc włócznia wjeżdża. Zrób krok w tył. Ciekaw jestem, czy gdybym sprintował po prostu, to czy ten kamień by mi spadł na łeb. Nie wiem tego i nie zamierzam również tego sprawdzać. Znowu tutaj, no biorąc pod uwagę, że to jest droga na bossa, to może tak być. No tak, bo tutaj już do bossa zjeżdżamy właściwie tą windą. I jeszcze ciekawostka tutaj, ważna rzecz dla maga. Gdybyście magiem grali, to... Warto tutaj jak najszybciej się udać, no nie wiem czy cuda, raczej czary właśnie. Zresztą to nie jest czar, ale zobaczcie, to jest, no niestety nie pokażę wam teraz tego, bo to trafi do
magazynu w spójni, ale pokażę wam później. To jest Kris, czyli takie ostrze rytualne pokryte runami, które zwiększa, z tego co kojarzę, o 25% obrażenia magiczne, jeżeli trzymamy to w ręce. Więc no ja w ogóle grając magiem zawsze trzymam kostur w lewej i nie widzę powodu, żeby rzucać czary prawą. Więc w prawej biegałem z tym mieczem, miałem jeszcze w drugiej, pod drugim slotem rapier, tak, żeby jakieś tam obrażenia ewentualnie fizyczne zadawać, bo ten Kris to tak nie udało mi się jeszcze go ulepszyć, więc słabe obrażenia sadził. No ale w lewej łapce kostur jakiś tam magiczny, katalizator magii raczej, i naprawdę robiło to robotę. Jest również pierścień, który zwiększa obrażenia o 25%, więc możemy łącznie sobie tym o 50% zwiększyć obrażenia magiczne i to już naprawdę robi robotę. Nie wiem, czy jest więcej przedmiotów, które zwiększają obrażenia magiczne. Być może. Na pewno grając zarówno magiem, jak i szlachtą na dzień dobry dostajemy srebrną koronę, która zwiększa nam liczbę punktów magii. Czy punktów many, tak? Oraz jeszcze jak gramy szlachtą, to dostajemy też... Właściwie to nie są kostury, bo to są różdżki. Uwaga, dalej jest czarne duchy. Naprawdę? Ale to chyba musiałbym być w formie człowieka, co? Żeby mnie zaatakowało coś. Co tutaj mamy? Bryła pajęczego kamienia. To są chyba... No jest tutaj bezpiecznie. Dobra, powiedzmy, że tak. Bryły pajęczego kamienia służą do ulepszania łuków chyba? No dobra, i mamy tutaj bossa. I teraz pytanie, jak ja mogę mądrze do tego podejść? Na pewno te rękawice mnie przeciążą, ale tak, ja na tego bossa nie potrzebuję na pewno kuszy. Raczej będę korzystał z miecza. Może się tarcza przydać, ten pierścień jest zbędny, ale żaden inny też jakoś specjalnie mi się tutaj nie przyda. Mam lżejsze spodnie i one mają większą odporność na ogień i może to uda mi się jakoś bardziej przyodziać w ogóle. Co tutaj ma większą odporność na ogień? Też te urzędnicze rękawice. W ogóle pokażę wam jeszcze, żebyście mogli sobie ewentualnie przeczytać opis. Ponieważ ci ministrowie się powtarzają i właściwie można się czegoś nie dowiedzieć. Aha, ja na klaty w ogóle nic nie mam, tak? Czyli możliwe, że lepiej by było jednak ubrać to. Bo ten boss zadaje nie tylko obrażenia od ognia. Tego już nie mogę, bo mnie przeciąża, czyli ok. A co tutaj? To się nie przyda na pewno. Traf sporo warto mieć tutaj. Nie mam nic, co zwiększałoby odporność na ogień. W związku z tym nic więcej tutaj nie wyposażę. Ale trawa sierpa księżyca jest mi niepotrzebna tutaj. Może w ogóle zróbmy sobie tak... Po kolei, żeby to wszystko było. Pół księżyca, garbatego i w pełni trawę w nowiu zostawię. Tych jest sporo. Mam nadzieję, że ich wystarczy. Nie chciałbym przypadkiem tego zeżreć. No i tego bossa, jak już mówiłem, nie pokonałem postacią walczącą w zwarciu. W związku z tym nie wiem, jak to pójdzie. Zobaczymy. Magiem było dziwnie. Pancerny pająk. Szanowni Państwo. I jak widzicie, on strzela. Potrafi strzelać na różne sposoby. I zadaje tym wcale niemałe obrażenia. Można go atakować w to miejsce. Dobra, widzę, że tarcza blokuje te obrażenia. Jakieś tam obrażenia mu robi, nie? Nie powala to. Aczkolwiek... Nie jest jakoś... tragicznie. A, to w ten sposób. Oj, i to jest moment, w którym trzeba uciekać czym prędzej. Ponieważ on pluje... taką ropą z siebie. I zobaczcie, ona aż dotąd leci i to wszystko płonie, więc... Obrażenia są niemiłosierne i to jest taki mechanizm, który fajnie działa, bo zmusza nas, żeby jednak od tego bossa odejść. A nie atakować go tam cały czas w zwarciu, no bo w sumie tak z tą tarczą, jak już jesteśmy blisko, to by było łatwo dosyć... Ej, to nie wiedziałem, że masz taki atak.
dużo staminy on mi zżera tymi swoimi atakami. O, wow. I dużo życia. No niestety tego się można było spodziewać. Dobra, teraz się uda chyba. Ała, dobra, tego nie ma co blokować tarczą, widzę. Trzeba się po prostu trzymać na środku, kiedy on to robi. I znowu pluje. No to za dużo mu obrażeń nie zadałem teraz. No ale nie pozostaje nic innego jak uciekać. Jest nadzieja, a widzę, że te kule nawet są trochę samonaprowadzające. Dostanie się w tę pajęczynę, to jest najgorsze, co może się wydarzyć. Poza zgonem oczywiście. Ale chamsko mnie przesunęło. Znowu ten sam błąd. Jak masz mocniejszą trawę przyjął, ale mnie w ogóle wystrzeliło teraz. Wystrzeliło mnie w powietrze, nie? To jest ciekawostka. Aha, dobra. Uciekamy. Uciekamy czym prędzej. Tutaj w ogóle nie ma co się zastanawiać. Jak to leci, to od razu wrotki. No, prawie połowa życia zjedzona. Haha, udało się uniknąć tego. Dobra, tu nie spodziewałem się kuli ognia. Myślałem, że już właśnie będzie atakował. Au. Trawa. Szybko, szybko. No ten atak lubię najbardziej. Najłatwiej go zblokować po prostu. Chyba więcej mu robię takimi trzema szybkimi atakami. Okej. Okay. No trochę czasu to wymaga. Ciekawe, że ani razu mnie nie trafił jeszcze tą swoją... Trzeci raz jeszcze? No chyba oszalałeś. Jedz tą trawę. Dobra, chociaż coś mu zrobiłem. Staminy brak, staminy... No właśnie. On mnie jeszcze w ogóle spowolnił w jakiś sposób, nie wiem dlaczego. Plucie. No jak dobrze pójdzie, to może przy kolejnej fazie uda się go zabić. Ten boss jest naprawdę na pierwszym wejściu, jeżeli nie znacie gry, w zasadzie nie do zabicia, bo... Może się nawet nie udać do niego dobiec. A, bo on mnie tutaj... Trafił... pajęczynką. Okej, mamy pancernego pająka z głowy za pierwszym razem. Myślę, że to jest warte tego, żeby zbić piąteczkę z samym sobą. Bo chyba nikt nie chce przybić nadal, co? Dobra, piąteczka. Może jak przejdziemy całe Demon's Souls, to wtedy przybijecie. Dusza sławnego wojownika. Zgarnijmy sobie z klińca od razu duszę pająka. Tam jak widzicie mamy dalej wężookich. Bryła pajęczego kamienia, to jakiś taki już większy odłamek. I co mogę powiedzieć o duszach bossów, bo to jest taka rzecz słaba w tej grze moim zdaniem. Ale oczywiście, no wiadomo, to jest remake pierwszego Soulsa, więc też nie wymagajmy zbyt wiele. Ale jak widzicie, to opis jest dosyć ubogi, nie? Dusza demona pancernego pająka, źródło wielkiej potęgi, no i tam informacja, co możemy z tym zrobić. Tak więc w Dark Souls raczej te dusze mówiły nam coś na temat tych bossów. Natomiast tutaj, no jak widzicie sami, dusza demona falangi,
źródło wielkiej potęgi, tak? No i nic więcej się nie dowiadujemy. Dobrze, lecimy do spójni, ponieważ nie ma w ogóle co teraz wyruszać dalej, dopóki nie poleweluję, to jest raz, bo mógłbym stracić duszę. Zobaczcie w ogóle, jak strażniczka sobie siedzi i macha nogami, nie? Ciekawa sprawa. Po drugie, mówiłem już, że chcę zdobyć maksymalnie białą tendencję wszędzie, więc ja nie zamierzam eksplorować w formie człowieka, dlatego pierwsze, co robimy po każdym bossie, to idziemy popełnić samobójstwo. No i po popełnieniu samobójstwa w spójni warto pamiętać o tym, że macie duszę do odzyskania, żeby nie zginąć przypadkiem jeszcze pomiędzy jednym, a pomiędzy zgonem, a odzyskaniem duszy. Tak. To jest miejscówka, z której chyba zawsze się umiera. Niezależnie od tego, ile ma się zdrowia, tak chyba jest. No nie wierzę, że zawsze mi się mylą te schody. Zamiast wejść na drugie, wchodzę na pierwsze i muszę się cofać. Niemal za każdym razem. I teraz pytanie rodzi się, gdzie dalej pójść? Dobra, są duszyczki. Bo wiecie, mamy te 6 klińców tutaj. 5 z nich dostępnych, rzecz jasna. W ogóle wam tego nie pokazywałem jakoś za bardzo tutaj wszystkiego. I od momentu, kiedy zabijemy falangę, to możemy do każdego się udać, tak? Więc tu moglibyśmy pójść do ścieżki pana. Swoją drogą te lokacje mają opisy. Polecam sobie obadać, bo troszkę można się dowiedzieć na temat tych miejsc. Byliśmy również tutaj w tunelu kamiennego kła, czyli klińcu króla kopaczy. I tu jeszcze są sublokacje, tak? Później dotarliśmy do miasta tuneli. I w mieście tuneli byłoby na bank sporo jeszcze odłamków do ulepszeń. Tutaj mamy z kolei więzienie nadziei, które jest mega zarąbiście zaprojektowaną lokacją. Jest tam mrocznie, horrorowo wręcz, ale naprawdę jest klimacik niesamowity. To jest ten kliniec zniszczony, wiadomo, niedostępny dla nas. Mamy świątynię burz, czyli kliniec ludzi cienia. I to jest po prostu w ogóle... Kliniec ludzi cienia to jest miejscówka, która dla maga jest najgorsza chyba ze wszystkich. Tutaj są wrogowie, którzy bardzo szybko skracają dystans i jest mega problem. No i Dolina Bluźnierstwa, kliniec wodza i to jest czeluść deprawacji i to jest najgorsze dla każdego chyba. W sensie niezależnie jaką klasą się gra, masakra ciemno, wszystko zatruwa, spowalnia, po prostu Blight Town i... I jeszcze, jak się nazywała ta lokacja tam od tych farona wojowników w Dark Souls 3? Nie, jakieś bagna? No, twierdza farona, tak? O, właśnie, twierdza farona, Blight Town, to jest generalnie ten klimat, nie? Ale zanim pójdziemy polewelować i znaczy zanim wyruszymy gdzie dalej, to tutaj ogarniemy tematy, naprawimy sobie sprzęt. To niewątpliwie. Dzięki. Trzeba by poorganizować wyposażenie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w Boletarii znaleźliśmy taką 2 odcinki albo 3 temu broszkę do włosów, coś takiego, jakąś spinkę czy coś w tym stylu i tu możemy tego questa, że tak powiem, dalej kontynuować. I wish I could do more, but I am. Dowiedzieliśmy się już wcześniej, że koleżce zginęła w trakcie, kiedy demony zaatakowały żona i córka, zginęły mu. A candle maiden cared for me during my first days here. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. Poor, poor girl. Trapped here with her eyes occluded by wax. O, to on właśnie mówi, że to jest wosk na jej oczach. Koleś ewidentnie miał poczucie winy, że nie uratował tej córki. Znaczy, to nie wynika w ogóle z tego dialogu chyba. Mówię dialogu, bo kwestie naszej postaci są w domyśle. A możemy sobie to wyobrazić, co nasza postać mówi. Na pewno też...
No jest w ogóle ciekawą postacią, myślę. A czy ja nie mogę tobie tej broszki dać, czy to można tobie dać później, bo... O, to generalnie, ten przedmiot można mu dać. Ale... Nie wiem, dlaczego nie ma opcji dialogowej teraz dotyczącej tego. Wszystkie odłamki lecą do ekwipunku, one sporo ważą, jak się ich nazbiera i nie potrzebuję tego przy sobie. Augit duszy zostaje. Kilof. Kilof w ogóle... On zadaje obrażenia od pchnięć, zobaczcie. Czyli to jest ciekawe, że ten kilof możemy kupić na samym początku kuźni i... On się idealnie nadaje do używania w tej lokacji też. Te tarcze na razie też mi są niepotrzebne, ponieważ nie posiadam tyle siły, żeby ich używać. Z ciekawości wezmę zbroję sobie tutaj. I co? Dobra, te urzędnicze bajery myślę, że możemy odłożyć sobie też. Przynajmniej spodnie. Rękawice niech zostaną, może będę mógł to sobie nosić. I zobaczmy, jak w ogóle wygląda sytuacja, kiedy założę zbroję. 64, tak? No, 77 teraz. Ja chyba nie chcę grać takim ciężkim aż tym rycerzem. Nie mam za bardzo co innego założyć teraz na klatę, ale... czy ja chcę zostawiać sobie te włócznie teraz wyposażone? Gdzie my w ogóle pójdziemy? Może od tego bym chciał zacząć. Są jakieś rekomendowane kolejności, tak? Pod względem trudności. Myślę, że teraz Więzienie Nadziei byłoby kolejnym. I możemy tam sobie podejść. Ale wiecie, to tak działa, że jak gdzieś wam jest za trudno, to idźcie gdzie indziej, przejdźcie tam i potem wróćcie do tego miejsca. Myślę, że to jest najlepszy sposób na przechodzenie tej gry. Ty już chcesz odłamki twardego kamienia. No więc ja musiałbym się przyjrzeć moim broniom. O, teraz zapytał tam Spinka, ja przewinąłem akurat tę jego kwestię, nie? You're a saint. Thank you. Thank you so much. I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. I found it discarded on the main road. It might look ordinary, but it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Nie pamiętam, co on mi daje. Pierścień olbrzymiej siły. Aha. To jest pierścień, który może miał sens właśnie w tej pierwotnej wersji gry, kiedy nie można, te podnoszone przedmioty w trakcie, kiedy byliśmy zbyt obciążeni, przepadały. A tutaj natomiast, no, chyba nie ma to aż takiego znaczenia. Bo są, zobaczcie, tylko dwa miejsca na pierścienie, więc naprawdę to są cenne sloty. Zwłaszcza jak gramy magiem, no to te dwa sloty są bardzo istotne. Okej, okay, właśnie, spójrzmy. Ja nie mam chyba Claymora. Zastanawiam się, czy ja chcę takim ciężkim mieczem też walczyć. Mam wielką maczugę. Wielka maczuga, podejrzewam, że wymaga sporo siły, 20. No, nie jest tak źle. Gdybym chciał iść pod taki build czysto siłowy, to wielka maczuga byłaby opcją. Możecie też w sumie napisać w komentarzach, ja raczej może nie podejmę... O, wiem, tak zrobię właśnie. Nie podejmę decyzji jeszcze w tym odcinku, więc jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, to może napisać w komentarzu, może jakoś tam wezmę to pod uwagę, nie? No to złamany miecz nie wchodzi w grę, nie? To jest, jak sądzę, badziewie, chyba że ma jakieś rzeczy, o których nie wiem. Miecz prosty, z złamanym ostrzem, pokryty rdzą, oblepiony krwią i zupełnie tępy. No, nie brzmi zachęcająco. Ten miecz już sobie obadaliśmy wcześniej, on wymaga... W ogóle jakie jest skalowanie, bo ten się na as siłą skaluje, tak? No to podejrzewam, że to zadaje srogie obrażenia, jak się poleweluje siłę. No tu skalowanie nie urywa, szczerze mówiąc, ale skaluje się i ze zręcznością, i z siłą, tak? Można też, wiadomo, skalowanie poprawić jakoś tam zaklinając tę broń, nie? To jest też dodatkowa opcja. To jeszcze krwawienie nakłada, bułat. Pod krwawienie nie chcę raczej grać, to tak bardzo takie pod szczęście i pod zręczność postaci raczej. Misericordia, ja wiadomo, no i miażdżący topór bojowy. Killowym nie będę walczył, nie? Chyba nie muszę mówić. Nie pamiętam za bardzo, jakie broń jeszcze się znajduje. Na pewno gdzieś Claymore jest. Znaczy, Claymore nie był przypadkiem w Boletarii? Może być.
Okej, okay. Robimy level. Ja chyba poinwestuję w siłę póki co. Może taki po prostu, wiecie, lżejszy pancerz będę nosił, ale za to będę zadawał większe obrażenia jakąś bronią od siły. Rozważę wielką pałkę nawet, albo może jakiś wielki miecz się uda zdobyć. 3 levele mogę zrobić, tak? Czy 4? 4 chyba nawet. Okej, okay, zobaczmy. Tak, lecimy w siłę póki co. Może żywotność by się przydała, ale zaszalejmy, nie? Póki co nie ulepszam broni, nie chcę mi się gadać z większą liczbą ludzi, a zatem lecimy do więzienia nadziei. Więzienie nadziei, jaka nazwa, nie? Standardowo, klasycznie nie sprawdziłem, o której zacząłem nagrywać, w związku z tym tylko chwilę tutaj podziałamy i będę kończył. Po prostu eksplorację więzienia nadziei zostawimy sobie na później. Tutaj warto, moi drodzy, chyba przeraszować do tego zioma, jak sądzę. Tak, zdecydowanie. To są magowie, Cthulhu podobni. Poczekajcie, może by się udało jakoś tak go tutaj, o właśnie, wypierdzielić na plecki, żebyśmy mogli sobie obejrzeć go w trybie fotograficznym. Akurat nie ma tutaj za bardzo światła, ale widzicie, macki z mordy mu wystają ewidentnie. I udało się go szybko zabić, ale wierzcie mi, że ci wrogowie są bardzo niebezpieczni. Tak, słyszymy to beznadziejne wołanie o pomoc tutaj cały czas. I to też właśnie ważne info. Zobaczcie, dostęp do tego klinica mamy od razu po pokonaniu falangi. W momencie, kiedy sobie tutaj podejdziemy, klikniemy znowu więzienie nadziei, to po prostu przeładuje nam lokację. A z tego zmackowanego kolesia, który tam jest, bardzo często leci świeża przyprawa i stara przyprawa. Jest tam muza, to naprawdę przerażające z więzienia nadziei. Zastanawiam się, czy nie powinienem ciemniej tego ustawić, bo jest dosyć jasno. Rozjaśniłem ze względu na YouTube'a, wiadomo, nie? Bo tam trochę na ogół ciemniej bywa. To też możecie dać znać w komentarzach, jak uważacie, czy ciemniej byłoby git. Bo moim zdaniem, kiedy w tych lokacjach jest ciemno, tak jakby to gra nakazywała właściwie, to jest mega klimacik. Zdobądź klucz, iść dalej oczywiście. No i to nie otworzymy, ponieważ jest potrzebny klucz. Dlatego pozostaje nam iść w tę stronę. Farma świeżej przyprawy i starej przyprawy. A, to jest zamknięte. Jest konieczna, jeżeli gramy czarodziejem. Podejrzewam, że również w przypadku grania Więzienie Nadziei Zachód, drugie piętro, czy drugi poziom. Konieczne przy graniu czarodziejem, przy graniu kapłanem, jak sądzę, też. Dusza sławnego wojownika. No proszę, tu otwarte. Ale nic tu ciekawego nie ma poza gnijącym wielkim szczurem i jakimiś rozwalonymi przedmiotami, tak? No to krzesełko z kolcami bardzo zachęcająco wygląda, muszę przyznać, nie? Naprawdę bardzo. Szkoda, że nie mogę robić, jak mam uruchomiony, znaczy to nie, jakby to nie jest zarzut żaden wobec Sony czy wobec PlayStation 5, bo rozumiem, że tak to działa, aczkolwiek jest to trochę przykre dla mnie, że nie mogę w trakcie nagrywania filmu zrobić też zrzutu ekranu. No bo wiecie, żeby się prosiło wziąć mordę pancernego pająka na przykład. O, wy jesteście agresywni, tak? Ciekawe. No prosiłoby się, żeby w trakcie przechodzenia odcinka ponagrywać odłamek kamienia rtęciowego, okej. Okay. Porobić jakieś screenshoty do miniaturek, a nie mam takiej możliwości, więc mogę po prostu po odcinku w sumie robić miniaturkę. Odłamek kamienia rtęciowego też kolejny. Rtęciowe kamienie pod truciznę chyba sobie, nie sobie, tylko po prostu pozwalają zakląć broń pod truciznę. Okej, okay, może tak, pierścień złodzieja by mi się przydał. Jak tutaj wyglądała sytuacja? A, mamy koleżkę. Dobra, czym prędzej. Ach, i to jest bardzo niedobra wieść. Może być po mnie nawet. Tak, jest po mnie. No właśnie,
Mówiłem, że ci koledzy są niebezpieczni na maksa i macie tego przykład. Nie zdążyłem go zachwiać i niestety sparaliżował mnie czarem i dobił. To jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się już niebawem. Ja teraz staram się codziennie wrzucać te odcinki, także widzimy się w kolejnym odcinku jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć.